dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w przepięknym mieście Biała Podlaska, w styczniu 1989 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Galerii Sztuki Współczesnej, Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Dzierżyńskiego 12. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał ówczesny dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Edward Mikołajczuk. Jednocześnie też otwarto rzeźbę sztuki współczesnej. Zapraszamy Państwa do kolejnej podróży w czasie oraz do spotkania ze Stanisławem Bajem oraz jego twórczością. Staram się kilka słów powiedzieć. Więc ten dzień dzisiejszy, właściwie w naszej działalności Biura Wystaw Artystycznych, a także w środowisku naszego miasta, przejdzie do historii. Ponieważ w historii, dlatego że otwieramy po tylu latach zmagań galerię firmową, galerię współczesnej sztuki, a jednocześnie inaugurujemy otwarcie tej wystawy, tej galerii, wystawą rzeźby profesjonalnej. Jest to pierwsza wystawa rzeźby profesjonalnej na terenie naszego regionu. Serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysza Andrzeja Tanagę. Serdecznie witam dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, panią Annę Kiesielczuk. Witam wszystkich zaprzyjaźnionych dyrektorów placówek kultury, wszystkich naszych gości, artystów plastyków, żołnierzy, młodzież, a szczególnie serdecznie witam przedstawicieli robotników, którzy pracowali przy tej galerii, wykonawców, dzięki którym w miarę możliwości uporaliśmy się z tym remontem. Biuro Wystaw Artystycznych od 18 stycznia 1989 otrzymało warsztat pracy. Ta 4,5-letnia praca koncentrowana była na wystawach objazdowych, na wystawach terenowych, w salach wynajmowanych, ale nie mogliśmy zaprezentować wystawy we własnej galerii. Mając tą skromną właściwie galerię na nasze warunki, postaramy się, żeby każda prezentacja, jaką będziemy starali się tutaj pokazać, była na wysokim poziomie artystycznym, stanowiła wydarzenie dla naszego środowiska i społeczeństwa. Szczególnie zależy nam na tym, żeby galeria była odwiedzana przez młodzież, ponieważ edukacja kulturalna dzieci i młodzieży jest jednym z naczelnych zadań w naszym statucie zapisana i będziemy ją realizowali. Tak się dobrze złożyło, że galeria znajduje się w dość korzystnym miejscu i myślę, że frekwencja będzie znakomita. Galerią naszą inaugurujemy także rok pracy Biura Wystaw Artystycznych.
i zechcemy w tym roku kalendarzowym i kulturalnym zaprezentować między innymi wystawy artystów, plastyków, którzy związani są z ziemią podlaską, artystów, plastyków pracujących na terenie i tworzących środowisko artystyczne naszego miasta. No i oczywiście musimy także na zasadzie wymiany kulturalnej korzystać z osiągnięć województw i biur wystaw artystycznych, które w tym kierunku mają większe doświadczenie i są po prostu bardziej zaawansowani w tej pracy. Jednocześnie, będąc w głosie, chcę wszystkich zebranych serdecznie zaprosić na następny wernisaż wystawy, który odbędzie się 17 lutego o godzinie 17, a zaprezentujemy w ramach wymiany kulturalnej z województwem siedleckim wystawę artysty plastyka urodzonego na ziemi podlaskiej, pana docenta Stanisława Baja. I właściwie można by było o planach na przyszłość mówić dużo, ale ponieważ nie chciałbym się rozwodzić, życie pokaże, serdecznie zapraszam do skromnego, symbolicznego aktu przecięcia wstęgi i otwarcia galerii panią dyrektor Annę Tychę. Ja chciałam powiedzieć, że radość moja jest większa, gdyż przed 4 laty, kiedy zostało powołane Biuro Wystaw Artystycznych, właściwie było to jedyne bezdomne Biuro Wystaw Artystycznych. I myślę, że to, co mamy, jest piękne. Chciałabym, aby ta galeria była miejscem spotkań twórczych, wymiany myśli, poglądów i całej twórczości artystycznej środowiska naszego plastycznego, a także stałej współpracy tego środowiska z innymi województwami. Zostawiać tego, że nie ma 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 tego, że
Nasze władze partyjne, najwyższe władze partyjne naszego województwa i administracyjne. Serdecznie witam autora tego wydarzenia. Serdecznie witam przybyłych gości ze wsi Dołhobrody, którzy byli inspiracją powstawania tych wspaniałych portretów. Serdecznie witam wszystkich sympatyków Biura Wystaw Artystycznych, a przede wszystkim polskiej prawdziwej sztuki współczesnej. Biuro Wystaw Artystycznych będzie promowało artystów, z którymi nawiązaliśmy i nawiązujemy kontakt z całej Polski, że chcemy zaprezentować w swojej działalności wystawy ciekawe, mądre i ambitne. Jest nam niezmiernie miło, że pan Stanisław Baj, artysta związany z naszym regionem, po rozmowach zgodził się na zorganizowanie wystawy u nas. Myśmy ze swojej strony zaoferowali dość skromną gabarytowo galerię, ale myślę, że wielkość galerii nie jest uzależniona
od tego, jakie będzie prezentowała dzieła i jakich ludzi będziemy tutaj u siebie gościli. Dlatego też niezmiernie jest mi miło, że na dzisiejszy wernisaż, na dzisiejsze otwarcie tej wystawy przybyło tak dużo społeczeństwa miasta Białej Podlaskiej, województwa siedleckiego, miasta Siedlce, tudzież przyjaciele z różnych stron Polski. O twórczości Stanisława Baja, gdybym chciał mówić, byłoby to może nie taktem, ponieważ artysta przez swoją twórczość daje świadectwo swojego talentu, swojej pracy, swojego światopoglądu i wszystkiego tego, czym jest. Dlatego też niech te obrazy, które tutaj są prezentowane, będą świadectwem jego zaangażowania się i jego zaangażowanie się w to, co do tej pory robi, a przede wszystkim w to, że pokazuje pejzaż Podlasia i ludzi prawdziwej rolniczej pracy. Ci ludzie są nam zawsze potrzebni i będziemy chętnie zapraszali na wystawy, jakie tylko tutaj będziemy organizowali. Jeszcze raz serdecznie Stanisławski dziękuję za zorganizowanie nam tej wielkiej uczty duchowej. Życzę Ci w imieniu własnym, w imieniu wszystkich tutaj naszych przyjaciół, w imieniu wszystkich obecnych, żebyś był zdrowy i swój talent spożytkował dla dobra naszej właściwie ojczyzny, której takie talenty są potrzebne. Dziękuję bardzo. Teraz prosimy naszego zasłużonego artystę plastyka, który na Podlasiu długie lata spędził, mamy nadzieję, że jeszcze dalej będzie działał. O wygłoszenie jakiegoś komentarza fachowego na temat malarstwa, na temat drogi twórczej i na temat tego, co... Ja myślę, że jest to jeden z moich najszczęśliwszych w ogóle na Podlasiu. Dlaczego? Po prostu jest to, czym ja tu żyję. Widząc malarstwo Staszka, czuję się tak, jakbym był wśród ludzi, wśród wenerów, wśród natury, którą, jak Państwo wiecie, okochałem i wpłynęła również na moją twórczość. Myślę, że prace te, które mamy okazję obejrzeć, tę wystawę, znakomitą wystawę, którą zaliczyłbym do najlepszych w ogóle w Białej Podlaskiej. Wspaniałych portretów, portrety, które czynią Staszka sławnym w kraju, za granicą. Jest uważany za jednego z najlepszych portrecistów w Polsce. Przedstawia mieszkańców rodzinnej wsi Dołhobrody. Przedstawia portret matki, przed którą... najbliższych jego sąsiadów, którzy potrafili mu służyć jako modele i widzimy tę szlachetność w jego twórczości, w twarzach tych ludzi, ciężki trud, zawód, który wykonują. Staszek przy całej swojej skromności jest niezwykle odważnym twórcą. Odważnym dlatego, że jest malarzem bardzo polskim, bardzo słowiańskim. Malarzem, który nie wstydzi się swego pochodzenia, wręcz przeciwnie. Manifestuje swoje pochodzenie, manifestuje swoją rodzinną wieś, swoich mieszkańców. Jest z tego dumny. Nie każdy z malarzy, nie każdy z artystów polskich potrafi w ten sposób i nie każdy potrafi być odważny. Wiemy, że malarstwo, które nas w tej chwili zalewa, pseudonowoczesne, kosmopolityczne, jest w sumie malarstwem
płytkim, jest nam malarstwem obcym. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że jest to jeden z dni najszczęśliwszych, że mogę zobaczyć naprawdę polskie malarstwo, szczere i prawdziwe. Dziękuję Ci, Staszku. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze może w formie komunikatu. Proszę Państwa, ja tylko chciałem właściwie podziękować bardzo serdecznie, głównie Maćkowi, że to ładnie ubrał wszystko w słowa. Ale tak naprawdę to tego, to... Tak naprawdę to namalowałem, ale ja bardzo przepraszam, że z powodu mojej osoby jest tyle zawieszania, ale głównie to są właśnie ci ludzie i to jest to autentyczne życie, to jest sprawa najważniejsza. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Państwu, jeśli Państwo chcieli przyjść. A ja tylko to namalowałem. No i jeszcze taki komunikat, ponieważ chcielibyśmy to malarstwo i tą twórczość jak najbardziej rozpropagować na górze, na górnej kondygnacji są wyłożone grafiki pana Stanisława pod tytułem Żniwa. Te grafiki szczęśliwi, którzy kupią, będą mogli brać udział w losowaniu. Losowanie będzie polegało na tym, że spośród 50 czy 60 zakupionych grafik jedna osoba wyciągnie los z numerem. Jeżeli ten numer będzie odpowiadał numerowi grafiki, ponieważ każda grafika ma swój autorski numer, to w zamian za szczęśliwe wylosowanie osoba będzie sportretowana przez artystę naszego. Za kawę. Zapraszamy również na skromną lampkę kina. Tak, zaraz będą. Dlatego nie określamy imprezy wernisażem, tylko wermutażem. I teraz dopiero jest później. A to proszę, że to bardzo dziękuję. Tak po kolei tam. Ostrożnie tylko. Jestem druga osoba do tej karty. Bardzo mało alkoholu.